Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na jedno z najczęściej padających w wiadomościach od Was pytań, czyli jaki młynek do suszu wybrać. Kiedyś już nagrałem film o młynkach, ale to było dość dawno temu. Tam podpowiadałem, jaki typ młynka do jakiego typu waporyzatora się nada najlepiej. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć natomiast, jak to się kształtuje, jeśli chodzi o poszczególne przedziały cenowe, czyli jaki jest dobry młynek, dobry tani młynek, dobry średni młynek ze średniej półki cenowej i dobry młynek premium. Dobra, to co? Lecimy. Okej, zacznijmy od pytania, które pada też często, czyli czy młynek w ogóle jest mi potrzebny, żeby rozpocząć przygodę z waporyzacją? A wiele osób, które właśnie tę przygodę rozpoczynają, zastanawia się, czy młynek w ogóle jest im potrzebny, no bo przecież przez lata ten susz kruszyło się w palcach i jakoś to było, prawda? Natomiast w przypadku waporyzacji jest tak, że przynajmniej w przypadku większości modeli, wyjątkiem może jest tu DynaVap, który poradzi sobie z suszem właściwie w każdej postaci, ale w przypadku większości modeli młynek i odpowiednie zmielenie suszu, no to jest podstawa, jeśli chodzi o skuteczną waporyzację. Ten susz jest po prostu wtedy lepiej rozdrobniony, ma szansę zostać lepiej podgrzany, bo jeśli korzystacie z waporyzatora kondukcyjnego, to będzie tak zwana większa powierzchnia kontaktu tego suszu z komorą grzewczą. Jeśli zaś będzie to waporyzator konwekcyjny, no to rozkruszenie tego suszu sprawi, że to powietrze będzie miało szansę ten susz poprawnie odparować. Czyli krótko mówiąc, wydajność inhalacji jest o wiele lepsza, kiedy ten susz jest zmielony i tylko wtedy możecie tak naprawdę skutecznie wykorzystać zawarte w nim substancje aktywne. Więc odpowiedź na to pierwsze pytanie brzmi tak, w przypadku waporyzacji młynek jest niezbędny. To nie znaczy natomiast, że trzeba od razu na niego wydać jakąś małą fortunę, prawda? No bo często pytacie mnie o młynki z kategorii budżetowej i to będzie pierwsza rzecz, którą sobie omówimy. Moim zdaniem, jeśli chcecie na młynek wydać powiedzmy około, nie wiem, 30 zł lub mniej, no to nie warto się bawić w młynki aluminiowe, no bo takie młynki po prostu będą niskiej jakości najczęściej w tej cenie, no i mogą się nie sprawdzić za dobrze. Jeśli chcecie nie wydać dużo, to polecam Wam tak naprawdę dwa modele. Pierwszy to jest młynek Volcano, on był kiedyś dodawany do Mighty'ego, nadal jest dodawany do Volcano zresztą. No jest to młynek firmy Storrs & Bickel, on jest plastikowy, ale mieli naprawdę, naprawdę fajnie ten susz, na drobną konsystencję i ona jest właściwie odpowiednia do większości waporyzatorów. No może do niektórych jest ciut zbyt drobna, no ale to wszystko zależy od tego, jak długo będziecie ten susz mielić, bo to jest młynek dwuczęściowy, czyli najprostszy konstrukcyjnie. Ten susz po prostu jest w tej komorze, w której mielicie i nie spada do żadnej innej komory na susz. No, więc to jest jedna z opcji, które polecam, jeśli chodzi o opcję budżetową, a to jest druga, to jest Swiss Grinder Fresh. Nie wiem, czy już go Wam pokazywałem, chyba już go Wam pokazywałem w jakimś filmiku. To jest młynek, który jest o tyle fajny, że chociaż też jest z plastiku, to jest to ekologiczny plastik konopny, który jest o wiele łatwiej podobno kompostowalny. No a inna sprawa jest taka, że ten młynek ma fajne naprawdę zęby, jeśli chodzi o kształt, no i one mielą susz na taką fajną, też drobną, ale bardzo puszystą konsystencję. Cenowo one są zbliżone, zresztą podczas różnych promocji możecie ten młynek wybrać naprawdę bardzo, bardzo tanio. No, w każdym razie, jeśli szukacie opcji naprawdę budżetowej, no to albo Volcano polecam, albo Swiss Grinder Fresh. To są te dwa modele. Jeśli chcecie wydać niewiele, to tak jak mówię, moim zdaniem lepiej wybrać solidny młynek dwuczęściowy niż byle jaki młynek 3 czy 4 czy więcej częściowy. Dobra. To było, jeśli chodzi o te młynki najprostsze. Jeśli chodzi o średnią półkę, to tak naprawdę tutaj opcji jest najwięcej takich różnych przyzwoitych, natomiast jest ich tak dużo, że można się w tym trochę pogubić. W takim przedziale 50 do 100 zł, bo tym bym określił tą taką średnią półkę, bardzo fajnym młyneczkiem jest właśnie ten młynek, to jest New Edge z firmy Blackleaf. Prosta, klasyczna konstrukcja, ale naprawdę, naprawdę fajne wykonanie. Mam go od wielu lat już i nie widzę żadnych oznak zużycia, a miał naprawdę spore przebiegi. Fajne jest to, że to siteczko tutaj jest naprawdę, naprawdę drobne i pozwala zbierać dobrej jakości pyłek. No, więc taki naprawdę fajny,
fajny młynek, on kosztuje chyba około 60 zł, jeśli mnie pamięć nie myli. No, więc to jest jedna opcja. Druga fajna opcja, której akurat tutaj teraz nie mam ze sobą, ale pokażę Wam na ekranie, to jest Aerospace. To jest taki brand młynków w takiej przyjaznej w miarę cenie, ale już takich trochę lepszych jakościowo, w sensie wyglądają tak bardziej premium. I trzecią opcją, którą Wam polecam, to jest Swiss Grinder Fire. Jego już pokazywałem Wam przy wielu okazjach i nic dziwnego, bo to jest w sumie młynek taki mój teraz najbardziej, najczęściej, najgęściej używany. O, zresztą nawet jest teraz znowu w moim środku, w środku susz. To jest taka klasyczna konstrukcja czteroczęściowa, czyli macie komorę, gdzie ten susz jest mielony, komorę, do której on spada i najniższą komorę, gdzie spada pyłek roślinny przez to siteczko przesiany. On kosztuje bodajże 99 zł, podczas różnych promocji w Vapefuli możecie go wyrwać znacznie, znacznie taniej. No i jest naprawdę, naprawdę solidny i niezawodny. Używam go już, no nie wiem ile, ale ładnych parę miesięcy. Wydaje mi się, że jakoś od jesieni i sprawdza się naprawdę, naprawdę fajnie. A może nawet już trochę dłużej, może jakoś od wakacji zeszłych. No, więc to jest taka naprawdę, naprawdę fajna opcja, jeśli chodzi o tą średnią półkę, czyli jeśli szukacie dobrego młynka, ale nie chcecie wydać bardzo dużo. Taką opcją z pogranicza to jest ostatni ze Swiss Grinderów, póki co wyszły trzy. To jest Future. On jest wieloelementowy, ma tutaj różne schowki na susz. Fajną cechą tego młynka jest to, że on ma wymienne te tarcze mielące i może to jest akurat taka tarcza z drobnymi oczkami, jest też taka z grubszymi, więc możecie sobie wybrać, jak drobno ten susz będzie zmielony. Te tarcze macie obie oczywiście w zestawie. Okej. Okay. No, on jest taki z tej pogranicza, tej kategorii średniej półki i tej półki premium, on kosztuje trochę ponad 100. No, natomiast jest to fajny młynek, natomiast ja go używam, szczerze mówiąc, z tych Swiss Grinderów najmniej, no bo też jakoś najbardziej jestem przyzwyczajony do tego konceptu klasycznego młynka czteroczęściowego, a z kolei tego używam do wszelkich suszów CBD i tak dalej, jak sobie coś chcę zmienić na szybko, czy właśnie podczas recenzji. Dobra, z takich modeli premium pokazywałem Wam kiedyś jeszcze w poprzednim filmie SLX-a. To jest jeden z moich ulubionych młynków, też jeden z najczęściej używanych. Tak naprawdę to używam tak na co dzień tych dwóch. W sensie tego używam do indiki, tego używam do sativy, bo staram się tych pyłków po prostu ze sobą nie mieszać. I SLX to jest młynek z tej kategorii już zdecydowanie premium, jeśli chodzi o cenę. Natomiast on mieli bardzo fajnie. Jest co prawda reklamowany jako tak zwany non-stick grinder, czyli młynek taki nieprzywierający. Nie jest to do końca prawdą, bo jeśli macie taki żywiczny dość susz, no to jest młynek po około, nie wiem, 2 tygodniach użytkowania. Widzicie, że jest tą żywicą dość już zaklejony, prawda? Natomiast jest to młynek, który mieli naprawdę na bardzo fajną konsystencję, taką, jak nie będziecie go obracać do góry nogami, to na taką średnią, jak obrócicie go do góry nogami, to na bardzo drobniutką. No i co jest dla mnie osobiście ważne, że też to siteczko jest bardzo drobne i ten pyłek, który się zbiera na dole, jest bardzo, bardzo fajnej jakości. Więc to jest SLX. Tego modelu używam już od ponad 5 lat. No więc naprawdę jest to twarda sztuka. Bardzo, bardzo go lubię. No oczywiście polecam też Santa Cruza. On ma moim zdaniem jeden z najfajniejszych spośród wszystkich młynków kształt zębów, które ten susz tak fajnie na taką puszystą konsystencję rozszarpują. A tu mam akurat wersję trzyczęściową. Trzyczęściowe młynki to jest dobre, jeśli właśnie nie chcecie zbierać tego pyłku, tylko wolicie mieć go razem z suszem od razu do wykorzystania. Natomiast niezależnie od tego, jaki model wybierzecie, trzy, czy cztero, czy dwuczęściowy, bo takie też są, no to tutaj te zęby. To jest fajna sprawa i konsystencja suszu, jaką uzyskujemy. Więc Santa Cruz Shredder jak najbardziej. Jeśli chodzi o młynki premium, nadal polecam. Testuję ostatnio też młyneczek Marley Naturals. To jest ciekawa konstrukcja, bo on ma jakby trzy poziomy, na których mieli. Natomiast jest to z tych wszystkich młynków, które dzisiaj pokazywałem, młynek, który mieli na najdrobniejszą konsystencję zdecydowanie. I
ona jest czasami nawet zbyt drobna, w sensie do jakichś konwekcyjnych modeli. On tutaj się pyłek zbiera na takiej drewnianej tatce na magnes. W każdym razie on mieli super, super drobno, więc do kondukcji jest bardzo fajny, czy na przykład, nie wiem, do Dynawapów też go używam, no ale już do takich modeli konwekcyjnych, czy hybryd jakiś z przewagą konwekcji, no to ten typ grindu się nie sprawdza, nie sprawdza się zbyt wiele, zbyt dobrze. No i co, z opcji premium jest jeszcze młynek, który pokazywałem wam i zachwalałem go bardzo jakiś czas temu, Herb Reaper. No i on faktycznie jest świetny, ale jest świetny, kiedy traficie na egzemplarz bez skaz, bez wad fabrycznych, a niestety tak się składa, że jakaś część tych młynków ma wady fabryczne. No i też z tego względu przestałem je wam polecać, no bo to jest frustrujące, kiedy ktoś płaci na przykład, nie wiem, 500-600 zł za młynek, no i dostaje go z wadami fabrycznymi źle wykończony. No, można się wkurzyć i ja też jakby nie chcę za to brać odpowiedzialności, ten młynek dłużej polecając, więc ja swój, szczerze mówiąc, wkurzyłem się trochę na tę firmę, swój egzemplarz odesłałem, ten, który dostałem do recenzji. No i tak się moja przygoda z Herb Reaperem skończyła. Tak jak mówię, na co dzień najczęściej u mnie SLX, Swiss Grinder Fire, to są dwa takie najczęściej przeze mnie używane młynki. Natomiast no, jest tego naprawdę sporo, no i warto moim zdaniem wybrać dobry młynek, taki, który z nami zostaje na dłużej, żebyście nie musieli żeby znaleźć ten odpowiedni, zgarnąć ich po drodze tyle, co ja tutaj. Tylko żebyście sobie kupili taki jeden, który po prostu będzie odpowiadał waszym potrzebom, no i będziecie go wtedy używali i byli z niego zadowoleni, taką przynajmniej mam nadzieję. Jak coś, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie podyskutuję na temat młynków, jeśli macie jakieś pytania. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli wam podobał, to zostawcie kciuka w górę. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zapraszam, żebyście zaczęli. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, na razie, cześć.